Ty, ale co się ciebie stanęło? Jak ty tam wjechałeś? No cofnąłem. A przyczepa by tam skoczyła i pewnie koła czujnika w powietrzu. Mogło tak być. Ja, przecież tego nie wysypiesz, bo tu już jest wyrównane. Dlatego tak jest. Tam jeszcze jest taki mały dołek. A, to o to, to ci chodziło, że w ten dołek próbowałeś ładować. Ale zobacz, jak fajnie. No i patrz, Tyson po pachy, kurczę, chodzi w tym. W tej słowie, Wojtas to samo, ty. Patrz na to, nie mam, nie? Ty. Nie mam, nie? Ja nie mam, nie? Elegancko, no. Kurczę, to jest fajne, no. Dobra, siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii PGR Bruzda. Dzisiaj ostatni, nie, jeszcze jeden odcinek będzie, co? Na Bruździa. Jeszcze jeden będzie, tutaj, ja mówię, przedsezonowej, o, powiedzmy, tak? Dzisiaj razem ze mną gra pan... kto tam gra? Pan Wojtek? Siema. Pan Króci? Dzień dobry. Jest Janek też? Siemanko. Kto jeszcze? Tyson? Witam, witam. I Karol chyba jeszcze, co nie? Podrzucasz. Tak jest, witam bardzo serdecznie. O, tutaj jest też Karol. Lecimy sobie... jeszcze zostało nam ostatnie pole do wymucenia. I robimy takim starym zwyczajem słomę. Że no, nie ma dmuchawy w farmingu, ale wiecie, zrobiliśmy sobie coś takiego. Jeszcze nam zostało chyba... Jeszcze nam dosyć dużo zostało do zwiezienia tej słomy. Najprawdopodobniej za chwilę pojedziemy sobie, jak tam panowie ogarniecie. Zobacz, jak Króci się męczy. Jak sobie pan... Króci, wyjedź na górę i jak będzie, i będziesz sypał. Łatwo tak... powiedzieć, nie? Dobra, ja mogę tam wjechać. Dobra, ja to dobra, ja to już wyładuję. Tam, już, cwaniak. Nie, już nie, ciężko. Boże, załadowałeś. Co, źle jest załadowane? Dobrze jest. No, no. Zmieściło dobra. Się. Wysypuj to, to... Wiecie co, i tak będziemy musieli za chwilę prasę kupować, nie? Więc nie. Dobra, panowie, ja tam proponuję, nie wiem, czy dwa, czy trzy kombajny polecieć. Ja bym chyba... Dwa lecimy. Dwa ostatnie pole to na dwa kombajny polecieć po prostu i jedna osoba odwozi i na zewnątrz macie wysypywać, tak? Tak jest, bo lepiej będzie po prostu, wygodnie. No to już ostatnie, będą magazyny, kurczę, na full, pełne. Czekajcie, bo ja muszę jeszcze zrobić jeden motyw. Ja tutaj już nie mam paliwa, kurczę, ale tutaj jest zamotane. Jeszcze zobaczcie, jak tam wy powrzucaliście. Bo ja tam, kurczę, wożę sobie z tym, z Krucim z słomę, a oni się tutaj kłócą non-stop, że gdzieś tam się przesypało i w ogóle nie jest to... Aha, a tu im się przesypało, nie tak? Ma komu. No tak, trochę się przesypało, nie? Aha, tutaj tu dużo tego jęczmienia wyszło, co nie? No tak, a pszenicy będzie pewnie jeszcze więcej. Nie, no nie będziesz tak więcej. To są podobne pola obydwa, mi się wydaje. Zresztą teraz jak muciliśmy ten jęczmień, to jest większe pole. To nie? Tam jest chyba 6 hektarów, czy 5,5, a te, gdzie jest pszenica. Ale pszenica jest... trochę lepiej sypie. O, ja wiem. Nie wydaje mi się. Tutaj jeszcze wepchniesz, co, nie wepchniesz? No tu wepchnie, na pewno wepchnie. No i, no ale i po będzie prostu okej. Okay. Drzwi się zamknie i już nie trzeba będzie... Wiesz, i będzie okej. Okay. Dobra, lecimy sobie. Ja poczekaj, jeszcze muszę pojechać zatankować, bo już na oparach jeżdżę. Tak więc jak będziemy, panowie, robili? Dwa kombajny? Jedna dwa osoba... kombajny jeżdżą już, tak. Jedna osoba odwozi, my wozimy słomę. Tylko, że ja tu przyjechałem, kurczę, muszę podjechać pod biuro, bo się zatankować. Jak ktoś chce się zatankować, to beczka z tym... z paliwem stoi pod biurem, nie? Bo jak eksploduje, to prezesa wysadzi, nie? A nie nas. No więc tak... Ty! Ty! Nie wierzę! Ciągnik mi na oparach dojeżdża. Autentycznie stanął mi przed beczką. Bez kitu, chodź zobaczysz. No widzę, widzę. Ty, zatankuj pojazd. Ale dasz radę zatankować? Nie mogę. Będziesz dobra, musiał to. Beczkę przeciągnąć. A ja tak mówię, kurczę, a ty jeszcze dzisiaj... Nie, no spróbuj przejechać. Wchodzisz i wyskakuje, zatankuj. No, wysypiemy się tutaj, nie? Mhm, tak, tak. Bo nie dzisiaj też gramy już na nowym secie, trochę ciekawsze modyfikacje wrzuciliśmy sobie, realną wagę i co jeszcze? A, nie hamujemy tym skrzynią. Nie hamujemy się. Anton, siadaj do 60, ja spróbuję przepchać, żeby już tam tej beczki nie ruszać. Dobra, to
Tylko, ale nie, jak mnie tak chamsko będziesz pchał? Chociaż tyłem, bo kurczę, przód pogniesz. Dawaj tam. Dawaj. Ale dobra. Kieruj. No kieruję. Stój, dobra. Stój. Stój w mordę. Stój. Bo ja nie mam hamulców, nie mam hamulców, bo o, nie mogę kurde. Go włączyć. Ty ale mnie możesz. Przypchnęłeś. A nie, idzie. Idzie. No. Ty, mogę odpalić? No dobra. Ty, niech nie idzie w mordę. Przepchnąłeś mnie. To jeszcze raz cię muszę pchać. Musisz z drugiej strony, bo ja nie mam hamulców, jak nie włączę go. Nie mogę hamować. Weź mnie, ale tak tylko lekko. Za mocno. Tylko tak lekko. Dobra. 55 za mocno. Czekaj, czekaj, powoli. O, jeszcze. Kurde, faja. Kurczę, teraz masz problem, nie? Zaraz zobaczymy. Chwila do rozpędu trochę. Ej, nie do rozpędu, bez ki... Stój! Stój, bo hamulców nie mam! O dobra, zatankowałem. O kurde. O, odpalił. Dobra, dzięki. Bo hamulców nie mam, jak nie odpalisz ciągnika, to nie masz hamulców przecież. No, zapomniałem. Myślałem, teraz mamy fajne tak dzisiaj, już fajne reakcje były. Już jedno pole zrobiliśmy, w sumie nie, dwa pola, czy trzy pola nawet. Na tych dwa chyba. Trzy dzisiaj. Na te modyfikacje, jak fajnie chłopacy reagowali, jak z górki kombajn szybko jechał. Kombajn na luzie jedzie szybciej niż normalnie. No bo wiesz, jak ma pełny zbiornik, a ty mu puścisz na luz. Znaczy tak dziwnie wygląda, ale to tak mechanizm. Ja cię kręcę, ty nie nawrócę. Tak tych modyfikacji mechanizmy działają, że jak masz pełną przyczepę czy coś takiego, no to puścisz mu na luz i on cię jeździ szybko, nie? Chyba. Ja się już to przyzwyczaiłem do tego, ale tutaj chłopacy mają najgorzej jest chyba Karolowi się przyzwyczaić. Podejrzewam. Bo teraz z ładowaczem jest ciężko. Nie jest aż tak źle. No nie jest aż tak źle. Trochę, nie? Trochę gibie, ale daje radę. Trochę gibie. Ale chcieliście? Znaczy w sumie nawet nie chcieli, dostali w prezencie. A więc elegancko. Przedostatni najprawdopodobniej. Chyba za chwilę pojedziemy sobie kupić prasę, bo my będziemy potrzebowali słomę. Będziemy potrzebowali słomę, wiadomo, na sezonach, a tam jeszcze nie będzie. Nie będzie z czego, nie? Tak więc musimy ten prasować. Żeby były bele. No bo to, co my dziadostwo tam usypaliśmy, to sorry, będziemy musieli rozebrać. Bo wiadomo, na sezonach to nam zniknie. Nie pomyśleliśmy za bardzo. Trochę za dużo roboty będzie. Ale w sumie to zrobimy tak, że będziemy jeszcze to wozili tam. Bo najwyżej później pozamieniamy te wszystkie przyczepy i będziemy przyczepami to targali, co nie? Tak, się siatki się dodadzą przyczepy. No, bo teraz co, dwoma przyczepami samy zbierającymi wozić taki kawał. Dobra. Na drugą stronę ten, to 25 tysięcy, jedna, druga, a są to jednak pieniądze, nie? A tak to weźmiemy, tutaj weźmiemy ładowacz, tylko nie wiem, czy trzeba będzie mu jeszcze ten, widły kupić chyba, co nie? Nie wiem w ogóle, czy on ma takie widły opcje. Tam. O, chyba elegancko. No i on będzie chyba, te widły są naprawdę przepotężne jakieś. Z tego co słyszałem. I będziemy ładowali, to będziemy. I foam nawet można wywozić, to szybko przyjedziesz. Tylko nie wiem, ile tutaj tej słomy jest. Jest jej tutaj w cholerę. A będzie jeszcze więcej. Dobra. Tak więc wysypujemy sobie to, żeby tam. Już to ogarnąć. Już będziemy brnęli. W ten pomysł nie był najlepszy. No ale tak myśleliśmy, że będzie fajnie. No tylko, że to fajnie jest pod warunkiem, że nie ma sezonów. A to jak będą sezony, to nam ta słoma zginie po prostu, niestety. I nie będzie pysznie, dobra. Ja tam więcej nie mogę podjechać. No nie popełniaj mojego błędu. Dobra, ja tutaj spróbuję wysypać. Wiesz co, zaraz i tak polecimy ten. Kupujemy tą sipnę, były te. Ile masz, Wojtek? Ten, były te jakieś 18. Sytuacje. Myśleliśmy, żeby. Dobra, jedź pierwszy, ja się będę sypał potem. Żeby były kostki, co nie? Ale kostki to są jakieś. Ten forszlit robi tak małe kostki, że to się w pale nie mieści. Za dużo roboty by było. Tak więc zaraz będziemy chyba kupowali sipnę. I zaczniemy robić. No i nie mieliśmy gdzie schować tych kostek jeszcze. No ale. Tak schować, będzie... Aha, jeszcze. Właśnie, wiatę będziemy musieli postawić, nie?
tak musimy postawić jakąś wiatę. Tak. Bo raz, że na maszyny, bo teraz już w tych dwóch stodołach nic nie można trzymać. To raz, a z drugiej strony... no musimy słomę gdzieś schować pod dach, nie? Nie mogę wyładować tego. No jest kontrol... ciężko. Kontrol i... Musisz tu bliżej podjechać. Tak, dobra, kontrol. Poczekaj. Dobra, teraz się wyładowuje i teraz podjechać. Cofnąć? A nie jest tak łatwo, kurczę, nie może nie cofnąć. Nie jest, nie jest. Kurczę, więcej nie wjedzie tam. Tutaj trzeba by ładowaczem przyjechać, ale to wiesz, jak już nie ma sensu tutaj. Dobra, lecimy na hektary tutaj, aż do tego, do drogi i tyle. Bo tutaj nie ma się, nie ma co szczypać się, wiesz. Tylko zebrać, wow. To zebrać i tyle. A później to ładnie na przyczepy, wpuścimy wszystkie zestawy, ilu nas jest łącznie? 6, tak? Bo to jeden będzie ładował, a 5 będzie woziło, to szybko poleci. Tylko najpierw musimy skończyć, ale to chyba w następnym odcinku sobie zrobimy, bo za dużo będzie czasu. To byłoby nam zeszło i mam nadzieję, jeszcze jest 16:45, że dzisiaj to już skończymy. Będzie elegancko. Zakończymy. Mamy ponad 300 tysięcy. O, dosyć dużą ilość pól. No i pełne magazyny w sumie. To nie? Tak, tak. Magazynier. Magazynier. Jak to tam jest? Ziemniaków mamy chyba 40 ton? 46. O kurczę, to jest tego trochę. Więc elegancko. Jak to z sadzeniakami będziemy... Znaczy będziemy musieli to przesypać do worków chyba, nie? No, trzeba będzie jakoś się przesortować. Ty, bo wiesz jaki jest motyw? Nie wiem, czy kojarzycie, ale te sadzarki, one mają problem, żeby ogarniać te ziemniaki, jak są z łyżki wsypywane. No właśnie, ja nie wiedziałem o tym. O, jest coś takiego. Worki, trzeba będzie workować to. To będzie dopiero jazda. Tam, kurczę, chyba z 200 albo... Nie, no ile tych worków? Tam setki tych worków. 50 kilo we worku. 50 kilo, to patrz, na jedną tonę masz ile? 20 worków. A jak mówisz, że tam masz 60... Ile? 40 ton? 46. No to masz 800 worków. O kurczę. Będzie roboty. Będzie trochę roboty, nie? Ja cię kręcę, ale to w sumie zobaczymy. Najpierw sobie zobaczymy, na jakich polach będziemy te ziemniaki sadzili. Podejrzewam, nie wszystkie będziemy używali, nie? Tak, może to sprzedamy, jak będzie cena lepsza jakaś. Znaczy niekoniecznie, bo jak wyjdziemy na sezony, to tam już zimową porą są tylko chyba na ziemniaki miarę wysoko. Ale nie wiem, może świnie? Chociaż nie wydaje mi się, żebyśmy świnie mieli, jak wcześniej. Dobra, tutaj już panowie, my tam sobie kończymy dalej ten. Jedziemy z... tutaj z tą słomą. Kurczę, to będzie Janka, aż... Słucham? No. No do Janka, żeby podjechał. Aha, bo tam Janek... A, bo teraz na dwa kombajny jeździcie, nie? Tak, tak. Ale co, bizony macie, czy tego Ruska też? To polskie. Dwa polskie? Polska moc. Ty, to kurczę, trochę wolniej wam będzie szło z tą polską mocą. Nie daj, bo jeszcze dodatkowo laguje. Znaczy nie, no bo one mają ten problem, że są trochę mniej wydajne od Ruska i wolno sypią. Tutaj jaki był cyrk, jak my tutaj muciliśmy ten jęczmień. Ja cię kręcę. Działy się rzeczy. Jezioro będzie na pod. Były tutaj ciekawe rzeczy. No, dał on tam nową zabawkę, trzeba było się przyzwyczaić. Aha, no bo jeszcze na dodatek ten, chłopacy tutaj zaczęli jeździć na... No tak jak wspomniałem, tutaj chyba się 4 nowe modyfikacje. No i dwie kluczowe, które ten, co niektórzy może nie za bardzo ten wiedzieli jeszcze jak to działa, jak do tego podejść, czyli realna waga. No to pierwsza reakcja, to nie działa. No tak, jak się jedzie ciągnikiem, no to nie działa, no bo to dopiero jak masz coś na przyczepie. No a druga była już dosyć to zauważalna, tak, jak macie brak hamowania z tym silnikiem, no to wtedy macie... Tak, macie efekt luzu. To troszeczkę dalej musisz jechać, bo na tylną. Czyli to już jest dosyć też ciekawie. Ale to jest kwestia kilku odcinków, się chłopaki przyzwyczają. A więc jest elegancko. Tej słomy jest dosyć dużo. Ruci, kurczę. Ty, a jak będziemy musieli? To będziemy musieli chyba na tego.
Dla tego Ursusa, co jeździsz króci, ten konsolę założyć. Bo 900 to ma, wiesz, ma konsolę, ale tam ja mogę to ładować. A wy nie za bardzo, bo tam jest ten IC panel. I wy jak na myszce to tam dach się podnosi, nie? Trzeba będzie przerobić chyba tego. On jest bardzo uniwersalny, okazuje się. Ale o czym wy to robicie? No bo trzeba będzie tura zainstalować. Ale o słomę czy o co? No żeby słomę zwieźć, nie? No a jak wrzucić słomę, jak zamontujemy siatki? Jakie siatki? Na przyczepy. No dobra, ale najpierw sobie trzeba tutaj sprasować to. Ja mówię, że jeden ciągnik będzie musiał mieć być aha, nie jeden. Do rozumiesz? Balotów. Tak, do balotów, no. Okej. Bo my musimy tutaj sprasować. Słomę już tą luzą tutaj tą zwieziemy tutaj z tego jęczmienia, ale pszenicę to będziemy już tam... no musimy sobie to, wiecie, baloty zrobić, bo na sezonach nie potrzebujemy... Jak krowy jakieś będziemy mieli, to fajnie by było od początku ścielić, bo będzie szobornik tak, miał, nie? Od dołu pojedziemy prosto, bo jest tak wycięte równo. Dobra. A na pewno na samym początku... Nie dojedziemy, musimy... Jedź prosto, tam nie wcinaj się, bo tam jest klin, nie? No i tam później obkosimy, gdybym mieli miejsce. Dobra, elegancko, ja tutaj mam 100%. A to już w tą stronę, tak teraz? Nie, no do, z powrotem tak kosimy, tylko pod górę. No wy tam kombinujecie, a bo tutaj trzeba objeżdżać, tak? I tu już cyrki się zaczęły. To czy dojedziemy na tych zbiornikach naszych? We dwóch kosimy, to jakoś się tam powymieniamy. Ja na go dobra. O kurcze, tutaj nie jest tak łatwo kosić, nie? A chyba kurcze w złym kierunku pojechaliście, panowie, mi się wydaje. Jakbyście zaczęli tak w tą stronę jeździć, to by było chyba lepiej. Ale w sumie jak chcecie, nie? Dobra, jadziemy. Karol! Słucham. Brykniesz się do sklepu? No, bryknę. Tam już ogarnęłeś, nie? No tak, to jest ogarnięte, ale jeszcze nie mam zboża nasypanego, więc... Którym kierunkiem? Dwunastką? Nie, no prasę nie. Trzeba będzie przytargać. Czyli 904. No, bo ona szybka jest w miarę. Zaraz ci kupimy prasę i pojedziesz sobie nią, przytargasz ją. Bo trzeba, bo już praktycznie kończymy z tego pola, już tu więcej nie będziemy. W sumie teraz tylko na prasie polecimy. Chyba tak będzie. Zobaczymy jak tam, poprasujemy sobie troszkę. Ty! A to jest, ja cię kręcę, tam będziemy musieli się zatrzymywać, nie? Tam nic nie no będzie tak. Piszczało. No, o, trzeba będzie kontrolować. Ja cię kręcę. No to będzie pysznie. Jakiś kurcze... Elektrody jeszcze kupi, jak tą presę rozerwiemy, to zaraz będziemy spadać. A dobra, dobra. No to wiecie, te sipmy takie pasowe, to kurcze dziadostwo było, szczerze mówiąc. Dojrzę o te prasy, one tam miały... Za bardzo nawet nie zgniotły i tam za bardzo nawet nie zwijały, nie owinęły tym śnurkiem. Może to wina śnurka była, bo dziadowski był wtedy. A może w okolicy tego... sąsiad folio owija. Co, ty słomę? No, naprawdę. Znaczy, dlaczego? On tam na testy wziął po prostu, z jakiejś jak firmy dostał za darmo, no to... Może siatką, nie folią. Folią, naprawdę, folią. No to już wiesz, co masz zrobić. Ale nie tak folią, całkiem, nie? Tylko wiesz... Tak dookoła. Okrąg, nie? O, no, przejebane. Znaczy, no. No wiem, tylko tak dookoła, nie, tylko tak jak siatką, nie? Tak, tylko że folią. Nie wiem. Może jakaś, nie wiem, jakaś specjalność... No nie, nie przejebane. Ja witam, nie? Nie wiem, czy to mu się nie zostało właśnie z tego, z, jak robił siano kiszonkę i właśnie owinął słomę. O, to ciekawie, no. Ale tak normalnie folią? No tak. To ja nie słyszałem, ale może tak, wiesz, tak być, no. W sumie, co bym się jej teoretycznie stało? To tak jak ją nawet położysz na stóg, no to ona nie zmoknie tak bardzo. No jak tak, ale folia. Mi się wydaje, że wiesz, jak, znaczy wiesz, jak jest suchy, to nie jest problem, ale jak jest zebrana i jest trochę wilgotna, to kurczę, może tam wiesz... Ale no, jak na dworze zostawisz no. I ten, i właśnie ona jest w folii owinięta, to ona tak nie moknie, bo przecież
nie ma którędy się woda dostać. No tak, ale jak jest na przykład troszeczkę wilgotna słoma, to no, nie ma jak odparować. To nie? W tym sensie. Mówię, że jak już... Nie przykład... wiem, ale to tak... No tak nie wiem, no... Próbują w naszych okolicach trochę, wiesz. Kurczę, w jakiś eksperymentatorzy jesteście. Pewnie, kurczę, ukradłeś gdzieś jakąś rolkę tego i obchnęłeś mu, chłop nie wiedział, co ma zrobić. No to wziął, owinął słomę i tyle, nie? Albo dobra, mówiłeś... Dobra, kup prasę. Żeby skończyć ten temat, co nie? No, nie no, bo ja już dojechałem. No, żeby to nie drążyć, bo znowu twój kuzyn będzie dzwonił, co? To w czasie pod te elektrody. Nie mów, kurczę, o naszych interesach, dobra, ty, na odcinka, bo się skapują. Dobra, jaką ci tam kupimy? Sipmy oczywiście kupujemy, ale mieliśmy tutaj do wyboru jeszcze... Czekajcie, bo... Liczałem, gdzie są prasy? Aha, tutaj. Coś mamy? Nie. No, zmień kolor ten pierwszy na żółty. Bo dlaczego ładniej wygląda. Żółty ma być? Ładniej wygląda niż ta kość słoniowa. Co ty i o szerokie tym... opony. Aha, że ten pierwszy kolor. Tak, dobra, nie czerwony. Boże, ten... jak kurczę zobaczyłem, to na żółty, tak? Wiesz co? Aha, tu obudowy są, tylko się tak, zmieniły. Tak, i szerokie opony. Dobra. Upa. No, rzeczywiście przekozak w ogóle. Na razie sobie kupimy jedna, bo droga jest, a nam nie potrzeba aż tak dużo. Dobra. 70 koni potrzebuje. Zapotrzebowanie. U, panie! Ja nie wiedziałem, że tak aż... No. No dobra. Przyjeżdżaj, tutaj się będziemy bawili tym. No i my jeszcze, kurczę, jeździmy z tą słoną, nie? Wróć ci pojechał tam. To, o, ja ci jeszcze tutaj trochę zostało. No, trochę jeszcze jest. No, niestety. No, ale dobra, wiesz co, chyba popełniliśmy pewien błąd, sypiąc tą pryzmę. No ja wiem! A czy się... Chodzi mi o to, że można było go rozsypywać tak jak z kieszonką, nie? W jaki sposób? Nie rozumiem. Wysypujesz i przejeżdżasz, nie? Nie sypiesz w miejscu i nie dosypujesz tak do tyłu. No ale dobrze, to tam wiesz, miało być taką, że miało to być no taka wiem, sterta, nie, jak gdyby, nie? No ale no, później sobie tak, my to zaczęliśmy robić, a później... Polon, przecież my idziemy na sezonę, to tam nam przecież to zginie, no. No i nie było to. A tak to by mogło leżeć, jakbyśmy nie grali na sezona, to niech by tam leżało, w mordę, tam byś sobie przywiózł, tam byśmy jakieś zwierzaki, no ale co? Przecież na sezonach to nam zaraz zniknie, no i dlatego musimy też prasę już kupić, bo że musimy mieć przecież tą słomę, nie? No to już niech tam będzie na grupie. Później jak chłopacy tutaj skończą młócić, to po prostu będzie coś takiego, że... Zresztą zaraz będziemy kombinowali. Zaraz będziemy ogarniali ładowacz i przyczepy będziemy ogarniali, nie? No, ładowacz i przyczepy ogarniemy, bo w sumie nie ma sensu już zbierać i tam wozić. Ewentualnie będziemy robili tak, że chłopacy będą wozili to przyczepami, a my będziemy sobie tutaj zbierać słomę już tak, bo nie ma sensu teraz już tam wozić, nie? Jak gdyby, nie? Tylko zaraz to ogarniemy. Bo trzeba będzie w ładowaczku. Nie wiem, czy on ma widły. Myślę, że mają... Trzeba będzie jechać nim. No właśnie. Kurczę, kawał drogi jest. Elegancko będzie. A na ten, na ZTS-a, to nie wiem, czy on w ogóle ma widły do czegoś takiego, będzie łyżką ładował. Chociaż nie no, zobaczymy. Może będzie, może wystarczy, jak myślisz Wojtek, wystarczy ten? Ten forsik do ładowania? Pewnie, że tak. On jest tam no, mocno wydajny, co nie? Dokładnie, jeszcze pod odpowiednią ręką to będzie chodził jak wyda. Nie, bo wiesz, on ma tak trochę przesadzony ten. Tą łyżkę ma 5000 litrów niby. My to zmienimy, nie? Lekka, nie? To... Nie, to trzeba zmienić, bo to jest trochę przesadzone, moim zdaniem. 5000 litrów, no to weź przestań. 800 to może by było, nie? Jak myślisz? Jak na słomę, to tona może być. No na słomę, ale mówię, wiesz, o łyżce takiej, wiesz. To 700-800 litrów. Dobra, dojechałem ci tą prasą tutaj na pole. Dobra, elegancko. Zaraz pojedziesz, wiesz co? Weźmiesz sobie ten odczep w tym, w ładowaczu kołowym. Ale nie w twoim ZTS-ie, tylko w forszlicie. No. Weź sobie odczep tą łyżkę i pojedziesz do sklepu, trzeba będzie widły zabrać stamtąd. Widzisz? No
poczekaj jeszcze chwilę, Tyson powie, gdzie ci to sypać tam. Zaraz tylko kupimy ci je. Sobie weź. Dobra, ja to zaraz zobaczymy, zaczniemy prasować to. Kurczę, ja najgorsze roboty mam tutaj. Ta, a ja tylko jeżdżę. O Jezu, jeździć to wiesz, każdy by sobie chciał pojeździć. Trzeba tam beczkę z wodą ogarnąć, gdzie nie? Gdzie ci to wysypać? Tutaj, wiesz, kogoś na dworze. Oby na dworze było. I jakoś no, wysypujcie mu ten zboże przed stodołą. No. Bo on sobie tam z powrotem później wrzuci to. Nie będzie padało, to wiesz. On sobie tam elegancko... Tak przynajmniej chciał. Nie? Tak chciałeś, nie? Żeby było na zewnątrz. Tak. Tak. Tylko kurczę, będzie troszeczkę. Takie zaskórniaki sobie robimy, szczerze mówiąc. Wiecie, kasa to się rozejdzie. A jak będziemy mieli zboże gdzieś tam, no to jak będzie naprawdę już ciężko, nie będziemy mieli kasy w pierwszym roku za bardzo, no to sobie sprzedamy to. A jest dosyć dużo, tak? Oprócz tych ziemniaków, bo ziemniaki nie będziemy ruszali. Kurczę, elegancko wygląda, rzeczywiście. Fajnie wygląda, że te obudowy nie jest kość słoniowa, tylko na żółto, nie? Ładniej po prostu wygląda, bo do wałka pasuje. No, dobrze mówisz. Zostawić ci to już tu do prasowania? Wiesz, możemy to... Znaczy, będziemy zbierać... Nie, zbieraj to, zbieraj cały czas. Albo, wiesz co, zostaw mi to do prasowania, a tutaj możesz od chłopaków już teraz zbierać, wiesz? Bo jak ja tam zacznę prasować, to wiesz, oni się będą o te belki przewracać, nie? Możesz tam objechać dookoła te, na przykład te, wiesz, te lasy i takie rzeczy. Bo ja tutaj, kurczę, będę się męczył z tym. Tak, i tu równamy i jedziemy do góry, nie? Tak, 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 no. Dobra, sobie tempomacik i jedziemy. Będzie, kurczę, teraz dopiero się zorientowałem, że będzie kara z tym. Dobra, czyk. Kto powiedział, że będzie fajnie? Lekko, łatwy i przyjemnie. Niekoniecznie, dobra. Rozładowany jest. Jak to się w ogóle rozładowuje? A, następnym razem sobie zobaczymy. Szczerze mówiąc, panowie, jeszcze nie używałem tej prasy. Autentycznie, czekałem na tą serię. Mówię, a, będzie na pewno na tej serii, to nie używam jej. Chyba nawet nie używałem, nie wiem. Więc jest taka sytuacja, jaka jest. 280 tysięcy. Wszystkie pola już ogarnięte. Być może te pole sobie od razu nie będziemy tutaj nic ogarniać, podejrzewam panowie, co nie? Zostawimy sobie... Już na sezonie zaczniemy. Tak. No, może już na sezonie zrobić. Bo i tak mamy wiele pól przygotowanych do siewów. Tak więc tutaj możemy sobie zostawić, tu może nawet jakąś kukurydzę zasiejemy. Zobaczymy jak te podozmiany tu wyskoczą, nie? Wtedy zaczniemy kombinować. Tutaj są ten cyperek, to wykosimy i sobie pojedziemy ten... Poprzecznak jeszcze raz, na raz kosić, nie? Tak, tak, tak. A może buraki tutaj byśmy sadzili? Ja chyba nie dojadę. Znaczy siali... To się cofnij już. Możemy, i w sumie tutaj. Okay. Ty, to w sumie miałoby ręce i nogi. Schowaj, schowaj. No. Bo musimy mieć gdzieś plac. Albo wywozić na jakiś plac, albo gdzieś jakieś miejsce, bo wiadomo, że na sezonach będziemy zimą wywozili, nie? No tak. A tutaj obok w tych krzakach, gdzie jest ten silos, to samo. To możemy tam, wiesz, wyrównać tam i trzymać buraki. A pamiętasz, jak był, nie wiem, czy u was tak było, ale u nas były co kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów normalnie powyznaczane, utwardzone place buraczane. Tak to wszystko, wiecie, leżało, aż było. Nie no, były takie punkty zbiorcze. Tylko króci, ty mieszkasz tam, no, w okolicach, gdzie... Tych buraków się prawie... Mało. Strasznie dużo. Strasznie dużo? Naprawdę. Teraz już mniej, ale ogólnie rzecz biorąc kiedyś tak. Ty masz tam cukrownię niedaleko. U nas też była cukrownia pod nosem. No niedaleko, no. Znaczy się, ja miałem kiedyś w sumie 3 cukrownie niedaleko. Teraz już polikwidowali te cukrownie, ale faktem, że kiedyś bardzo dużo buraków było u nas. A. Bo to elegancko, nie? No i pamiętam, za dzieciaka były takie poutwardzone takimi płytami powykładane place
i właśnie takie hałdy leżały długo. Ja wiem, wiem, ja to widziałem w Kaliskiem. Były takie place i tam nawet często gdzieś w okolicach na przykład linia kolejowa była czy coś takiego i oni to ładowali chyba na pociągi od razu i do cukrowni, jeżeli była gdzieś cukrownia, to przynajmniej u nas miała cukrownia, wiesz, dostęp do kolei. Chociaż jak ja byłem dzieciakiem, to już chyba koleje... Znaczy wiesz, szczerze mówiąc, to tam, gdzie ja się wychowywałem, to były po niemieckie tereny, to tam były ten... Kolejki wąskotorowe. Właśnie do wożenia tego. Buraków. Widły mi te kup. Dobra, już jadę. Czekaj. Patrz, jaki się niecierpliwy zrobił. Nie. No dojechałem, no to co mam czekać? No, klient ma być na 12, nie? Nie wiem, skąd do ABC jakąś orężadę kup czy coś, bo gorąco w tym ciągniku. Ojejku, i kurczę, gdzie? Aha, poczekajcie, bo nie w tym ładowaczu. W którym ładowaczu on jest? Teleskopowym czy w jakim? W kołowym moje... zobacz może. Słucham? W kołowym zobacz. W kołowym, myślisz? Dobra, zobaczymy. Ty, nie ma nic w kołowym. W mini ładowarkach. Tak? No. Nie wiem, nie ma, ale mnie kurczę ładujesz pod bok. W teleskopach myślisz. Jak? Nie, mini ładowarki. Nie ma w mini ładowarkach. No jak, to ja widzę w mini ładowarkach. Co ty, chyba cię... Wiesz co? Pewnie a ty tam było, tylko że karużuka. Ty, autentycznie nie widzę, gdzie to jest. Chyba po nazwie będziemy wrzucić. To daj sobie. Mi ten, to daj mi... Nie dasz, kurczę. Widzisz, jak kombinuję? Ty, ale cwaniak ty. To daj mi, ja sobie to ogarnę. Mhm. Już sobie ogarnię sam. Ile ty tutaj hektarów wymuciłeś do tej pory? A wiesz, jak to się nazywa w ogóle? Mogę Mist przeczytać? Gref... Jakoś tam. 5000 litrów to ma. Dobra, no. Patrz. Co? Wiecie, ile to kosztowało? 14,5 tysiąca. Ja, ale mnie zabolało teraz w plecach. Aż normalnie, chyba nie będę mógł siedzieć. Nie tylko ciebie, nas też, bo nie będzie premii. O, dla jak? Karola. O właśnie, ty Karol, bez przesady, wiesz. Rozumiem tam jakieś takie, wiesz, drobne, jakieś ten, gąbka, ale kurczę, żeby Anton, te widły mi nie zniknęły Anton, czasami. Ustaliliśmy zero tolerancji. A, zero tolerancji, dokładnie, masz rację. Nic. Dobra, elegancko. Ale już chyba nic nie znika. Chyba. Zobaczymy. Słoma znika na przykład. Na sezonach. I co? Jeszcze nic. No mówię, że jeszcze jak nie. Na razie nic nie znika. Ale jak zaznacza, jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Jakby ultimatum stawiał. Jak będziesz dla mnie dobry, to będzie okej. Okay. A jak nie będziesz dobry, to zacznie znikać. Już klient czeka. Ale no. Wydaje mi się ten, że ten pomysł z tym polem, gdzie tutaj jesteśmy, na pod buraki, bo wiadomo, będziemy musieli wybierać sobie buraczane pola, bo na sezonach tak fajnie działają te podozmiany, że często jest mój ulubiony podozmian, to jest dwa razy buraki i zboża. To rzeczywiście działa, dobra, tutaj sobie podjedziemy. Kurczę, ale jest niskie ten. Nisko słońce świeci. Wojtek, zrobisz tam? Tak. Poprzecznie możemy wjechać. Okej. Okay. Janek, poczekaj tam, ja ten. Wojtek, jak ty zamykałeś łyżkę? Bo dobra. Mi się wydaje, że tu... Na X. Na X musisz, że ten. Ona jest nie, taka... bo na X się wystawiają... A. Węże podłącz. Ja też raz miałem tak, kurczę, węż nie podłączyłem. Mówię, co jest w mordę? A ona ma otwieranie na X-a. Zamykanie chyba, nie? Ale ty, aż 14 tysięcy. Ciekawe, ile ten ładowacz sam kosztuje. Nawet nie chciałem sprawdzać. Ty, wiesz co? Za taką cenę to on może i mieć tą ładowność 5 tysięcy. Za taką cenę to nawet powinien mieć. No, dokładnie, za taką cenę powinien mieć. Bo jeżeli mu zmniejszymy do ile tam, 1000, to ja nie rozumiem, o co kaman. On ma cenę odpowiednią do pojemności. Dokładnie. Cena jest adekwatna do tego, do możliwości, jakie oferuje.
I po prostu dlatego kosztuje aż tyle, ponieważ no 5000 drogo mi chodzi. Dobra, ja się sobie tutaj zbiorę. W sumie tym ładowaczem to jeździ to od razu pod tą pryzmę, to zobaczymy, czy te widły chociaż działają z tą słomą. Ty, dobrze mówisz. Jedź od razu, bo chociaż nie, tutaj już no nie są... No pojadę nie, tam. To nie są sezony, tak więc tutaj już jesteśmy stratni, jakby coś nie działało, będziemy musieli sprzedać, to już jesteśmy w plecy. No ale sprawdzić i tak trzeba, nie? No, sprawdzić trzeba, nie? No ale tak musimy to panowie wywieźć, nie wiem. Nawet widłami jak to będziemy musieli wywieźć, to będziemy musieli wywieźć. To i tak zniknie, a to tam jest jednak pieniądz, podejrzewam. Całkiem no niezły. Spory. No jest spory, bo tego stówki na pewno tam leży. Myślisz, że ze stówkę leży? Aż tak dużo? Spokojnie. No masz. 2000 jest chyba z jednej przyczepy wychodziło, udało, nie? Ale ty, jedna przyczepa to jest 25 tysięcy litrów. No ja wiem. To jest 2000 mówisz? No czekaj, a po ile jest słoma? Chyba 1700. 1700 było. No to nawet. Ile przyczep dzisiaj wywiozłeś? Nie, dzisiaj nie wywoziłem, bo ja tam od razu woziłem tam. Dzisiaj nic nie sprzedawałem, wiesz? No ale ile na pryzmę wywiozłeś? O, to bym ja to miał liczyć, chłopie. No ja już ja tak chyba po 15 minutach przestałem liczyć, nie? Jeszcze no. Pamiętam pierwsze trzy. Jak wy się tam wydurnialiście i rozwalaliście się w tym rogu tam. A, jeszcze to pamiętam, a później to już to nie. To był balet tajski. Tajski. Balet tajski, ja cię kręcę. No to pysznie, kurczę, balet tajski, no nie wierzę. Jakaś opera mongolska chyba, albo coś takiego. Ale, czekaj, jest coś takiego jak balet mongolski? Nie wiem, wiesz co, wiesz, każdy ma swoje hobby, być może, nie, jeżeli jesteś miłośnikiem czegoś takiego, no to pewnie wiesz lepiej, nie? Nie, miłośnikiem nie jestem, tylko ktoś mnie kiedyś chciał uszczęśliwić biletami na coś, na takie przedstawienie. I co? I zrezygnowałem. Dlaczego? Bo byłem na Metalice symfonicznie. Ale powiem ci, wiesz co, nie jesteś... Kurczę, być może zmarnowałeś swoją życiową szansę. Może odkryłeś właśnie, może właśnie by ci się spodobało to. Bardzo możliwe. No widzisz? W przyszłości na pewno nie omieszkam uczestniczyć w tak zacnym wydarzeniu artystycznym. Oj, możesz już nie mieć szans, wiesz, teraz w okresie tej zarazy, to wiesz. No, ale możesz podjechać. Możesz już nie mieć szans. Bo wiesz, bo teraz ludzie już nie będą tak... Tam przy lasku, nie? Najlepiej. Takich ciekawych rzeczy już nie będziesz mógł się spodziewać tu w kraju. Będziesz musiał pojechać tam, zobaczyć to. Do Mongolii? No nie wiem. Będziesz w jurcie spał? Na jakiejś pustyni? Czemu nie? Może być ciekawy event. Te kobyle wódkę będziesz, nie, jak to tam kumys, czy jak to się. Ciekawe się. Saszką wódkę. Z Saszką będziesz ładował. No. Będzie ciekawie. Już jutro jadę się zapisać w kolejkę po nową wątrobę. Poczekaj. Nie, powiem ci, że fajna jest ta prasa. Tylko się nie brudzi, bo jest brudzenie wyłączone, ale generalnie to było fajne. Znaczy, ona, wiesz, powiem ci tak, ona lepiej robi, niż w rzeczywistości robiłaby. To nawet na pewno. Bo tutaj, kurczę, te baloty są eleganckie, ładnie zgniecione, obwiązane, nie można się do nich zarzucić, jak standardowe wyglądają. Tak więc... Jest wszystko okej, okay. Ale wiecie co? Mam wrażenie, że tak jak Tyson mówiłeś, że na pszenicy jest więcej słomy. Takie mam wrażenie, że wystarczy przejechać tutaj na taki kawałeczek i już jest pełno, a tam na jęczmieniu jechałem. To widać jak po kombajnie leży od razu. Jęczmień może lepiej sypie, ale słomę to pszenica daje lepszą. Tak? Działa to. Jak działa? Działa to ustrojstwo. Czekaj, już tam jadę. No dobra, to teraz panowie, będziemy musieli sobie poprzestawiać te wszystkie przyczepy. Oprócz Jelcza... dlaczego ja cały czas na tą ifę mówię Jelcz?
Przyzwyczaiłeś się, nie? Właściwie to tym Jelczem 19 za dużo nie jeździłem, nie? Powiem ci tak szczerze. A może to są twoje ukryte marzenia, że chciałbyś Jelcza zamiast ich... No zapewne tak jest. Też mi się tak wydaje. Kurczę, tutaj już mam pełno, ale to sobie przeciągnę tam na tamtą stronę. Dobra, byt. No, ciekawe ile takich prac będziemy musieli kupić, panowie. Jak myślicie? 3 maksymalnie. Myślisz, że 3 maksymalnie? Tak. Ja ci powiem tak, że bez kitu mi się wydaje, że słomę to przyczepami samozbierającymi by szybciej by to zbierał. No ale na sezonach to będzie ciężko. Ale i tak będziemy zbierali słomę przyczepami samozbierającymi. Będziesz podrzucał? Mogę. Co wy tam kombinujecie? No bo nie będę się pchał na pryzmę tą samozbierającą, tylko mu tu wyrzucam, będzie przeładowywał, nie? A dlaczego? A na co przeładowywał już? No podrzucał będzie. Na pryzmę. A, no bo oglądałeś ten film, tak? Już to spodobało ci się. No to w sumie fajnie by było, moglibyśmy zrobić taką akcję, no ale w tym momencie to... O kurczę, nie odbieraczy nie opuściłem. W sumie w tym momencie to nie ma sensu, nie? No bo... No wiadomo, nie? Jak przyjdziemy nie na mamy sezonę... troli przedłużonych. Słucham? Nie mamy troli przedłużonych. A, no troli przedłużonych to raz, a z drugiej strony jak przyjdziemy na sezon, to wszystko szlak trafi. No bo to zgnije, nie? Pomysł był świetny, tylko że nie pomyśleliśmy o tym, żeby ten, że to później, że to nie zadziała za bardzo, no i trzeba teraz z powrotem wywieźć, ale mi się wydaje, że i tak będziemy do przodu, to nie? Jak myślicie? Powinniśmy być. Bo pamiętam, jak wywoziliśmy tutaj z tą słomę, tylko z tych trzech pól, to chyba ze trzy, czy tam dwa dni. A wtedy było mniej słomy, bo tutaj w ogóle nie było nawożone i tak dalej. A teraz jest o wiele więcej słomy. Wiele. Tak. Na samym paliwie będziemy do przodu. Ty, jak ona fajnie się wyciera szybko. Ja pierdziu. Ty, ona już jest dobita. Ta prasa. O, w mordę. Co się ciebie stanęło tak szybko? To nie chyba nasmarowałeś. Ja tutaj nic nie smarowałem, no masz... No właśnie, nic nie smarowałeś i zacierać zaczęło. Ty, a wrzucimy sobie modyfikację na sznurek? Dobry moment. Na co? Na sznurek. No to wrzuć. Ale to będzie działać z tą prasą? No, z każdą prasą działa. Normalnie sznurek musisz kupić, przywieźć i wiesz. Wrzuć, bo za mało rzeczy nam ginie na PGR-ze. Właśnie to tak sobie pomyślałem, że mówię... Chyba chlapnąłem jakąś głupotę, kurczę. Ale nie, w sumie fajnie by było. Bo wiesz, sznurek zawsze ginął. No to akurat dobrze, no to niech sobie ten. Akurat, widzisz, a Karol się martwił, czym będzie worki i ziąże. O, widzisz. Nie widzisz, i wszyscy będą zadowoleni. Karol sobie dorobi na lewo, nie będzie, kurczę, wiesz, sznurek jest, wiesz, łatwo opchnąć. A w sumie nie będzie niszczył sprzętu, no bo sznurek to sobie weźmie, nie? Jak ma na przykład siedzenia rozrywać, to lepiej, żeby sznurek wziął. Jak już mamy zatrudnionego kleptomana, no to chociaż będzie łatwiej, nie? No niby tak. To nie? Karol, jak myślisz? Powiem wam, że to ładowanie, znaczy to ładowanie tej słomy to nie będzie fajne zajęcie. Ja mogę ładować. Czego nie będzie? Tak, tylko, no bo, no to chodź zobaczyć, co tu się dzieje. Ja się boję. Tu ciężko nawet jest wyładować coś. Jak bo to się od razu napełnia. No bo tam jest już upchane tego. Bo tam jest ubite na maksa. Ty, ale ten ten sznurek jest dobry pomysł. Panowie. No fajne. Jeżeli jest taka możliwość, dobra, jadę zobaczyć, co ten Karol tam wymyśli. Aż się boję tam pojechać, mordy, bez kitu. Lepiej znaczy nie, no bo ja... Jadę. Ja próbuję tu złapać, nie, a to mi od razu wylatuje. Jak ci wylatuje? Ja cię kręcę, jaka to sterta jest. Ja cię kręcę. O, w mordę. Patrz. Jak ty to robisz? No nie wiem, to się samo tak. Bo ty musisz zamknąć te widnie. Ja wiem, ale ja nie mogę pełnej tej nabrać nawet. Może zamknij wysypuje. To. Zamknij i weź to podnieś. Ty, to się wysypuje z tych widok.
A czekaj, jak zamknie... No ta! Ja nie wiem, co tu się dzieje. No widzisz, teraz będzie działało, to musisz zamknąć na maksa. To tak dziwnie działa. Do tego instrukcji trzeba przeczytać. Wiem, że po niemiecku, ale... Ty wysypuje się rzeczywiście. O, bo chłopaki wysoko cieli. I krótka słoma jest. Ty, to jak to... Nie. Wrzucisz to, wrzucisz. Masz pełną łyżkę teraz, podejrzewam. Tylko, że ty... Nie mam, mam 3000. To mało? Wojtek, chodź tu zobaczyć. No już idę, poczekaj, posiadaj do kombajnu. Dobra, kończymy ten odcinek, bo tutaj widzę się zaczyna, zaraz będzie... Zaraz spali się ta sterta i będzie w ogóle jazda. Dobra, ja w dzisiejszym odcinku kto był razem ze mną? Był ze mną pan... Ojtek? Na razie. Był pan Janek? Na razie. Był pan... kto tam? Karol? Na razie. Był pan Kruci? Bajo. I pan Tyson. Na razisko. Pozdrawiamy. Normalnie się ładuje, 5 ton jest.